Podczas obchodów święta 11 listopada część bohaterom oddano także w Śmiglu. Pod pomnikiem harcmistrza Zbigniewa Łukomskiego zgromadzili się harcerze Poczty Sztandarowej i mieszkańcy gminy Śmigiel, by wspólnie pielęgnować pamięć o wydarzeniach z 1918 roku. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem przez Młodzieżową Orkiestrę Dentom ze Śmigla Mazurka Dąbrowskiego. Następnie członkini komendy chówca ZHP Śmigiel, harcmistrz Magdalena Drutkowska, odczytała apel poległych. Wołam idących szlakiem ku niepodległości konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, harcerzy, członków innych organizacji niepodległościowych. Wzywam współtwórców niepodległego państwa polskiego oraz ciebie, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak wraz z reprezentantami władz gminy, radnymi i delegacjami z miejskich ośrodków złożyli kwiaty i zapalili znicze pod obeliskiem harcmistrza Zbigniewa Łukomskiego oraz w miejscach pamięci znajdujących się na cmentarzu parafialnym. Po odśpiewaniu roty uczestnicy wydarzenia przemaszerowali ulicami miasta do kościoła pod wezwaniem św. Stanisława Kostki i wzięli udział we mszy świętej.